Dzień dobry. Ten film jest częścią kampanii Play i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znaczy, powstaje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc przynajmniej w mojej opinii jest częścią czegoś dobrego. I dlatego zaczniemy od przyjemnych obrazów. Pokażę Wam za chwilę kilka nagrań, które udało mi się uwiecznić w czasie mojej wizyty w Australii w 2018 roku w największym na świecie sanktuarium dla koali. Proszę. Urocze, prawda? Może nawet super urocze, ale nie chciałbym ciągle, żeby to było bezmyślne doświadczenie. W związku z tym stawiam przed Wami zadanie. Postarajcie się w ciągu najbliższych kilkunastu sekund wymienić jak najwięcej cech wspólnych pomiędzy Wami a koala. Może nawet spauzujcie film na chwilę i napiszcie najdziwniejsze, co Wam przychodzi do głowy w tym momencie, w komentarzach. Jestem ciekaw. Zakładam, że każdy z Was z miejsca jest w stanie wymienić kilka podobieństw. To, że jesteśmy ssakami, oznacza, że karmimy młode mlekiem, mamy futro, jesteśmy stało cieplnymi stworzeniami, rozmnażamy się płciowo, żyjemy na lądzie, ale obstawiam, że niewielu z Was pomyślało, nie, no oczywiście, to będą linie papilarne. No, linie papilarne. Te wzorki na opuszkach naszych palców, którymi coraz częściej odblokowujemy telefony, którymi logujemy się do banków, którymi jesteśmy w stanie, czy dzięki którym jesteśmy w stanie łapać przestępców. Bo linie papilarne poza nami i naszymi najbliższymi kuzynami ewolucyjnymi, czyli małpami naczelnymi, posiadają właśnie koala. I to czyni je wyjątkowymi. Tak samo zresztą jak nas. Każdy posiadacz linii papilarnych, dzięki temu, że właśnie je ma, może czuć się totalnie unikatowy. Tak z punktu widzenia statystycznego wcale nie jest takie bardzo łatwe udowodnienie, że jest się wyjątkowym. Tylko że statystycznie nie daje mi żadnej gwarancji. Z drugiej strony, mogę zrobić coś dużo prostszego. Wystarczy odcisk palca i będę miał gwarancję. A w zasadzie będę tak blisko gwarancji, jak to możliwe. Gwarancji niepowtarzalności. Chociaż tak z technicznego punktu widzenia, od razu na początku to zaznaczę, nie powinniśmy mówić o odciskach palców, a o odbitkach linii papilarnych. Owszem, są inne unikatowe i niepowtarzalne części ciała. Tęczówka, siatkówka, wzór na naszych wargach, na języku, na wnętrzu dłoni. Są obecnie projektowane algorytmy, które mają odblokowywać telefon na podstawie tego, jak światło oświetla krawędź ucha i okazuje się, że w 99,5% przypadków słusznie potrafią te telefony rozpoznać właściciela. Być może pomyśleliście także o uzębieniu, chociaż akurat w tej kwestii muszę Was szybko sprowadzić na ziemię. Tylko 58% osób ma totalnie unikalne uzębienie. Jedna interwencja stomatologiczna podnosi tę wartość do ponad 99%, ale trzeba mieć na uwadze, że uzębienie zmienia się z wiekiem i w wyniku chorób. Podobnie rzecz może mieć się z budową siatkówki oka, której struktura może delikatnie zmieniać się w wyniku przebytych chorób, a nawet może być zwiastunem, że ta choroba się rozwija. Z drugiej strony, linie papilarne na opuszkach naszych palców są uważane za niezmienne, nieusuwalne i niepowtarzalne. Ta zasada to tak zwane 3N. Sformułował ją jeszcze w XIX wieku, w ostatnich jego latach, ale jednak w XIX wieku, jeden z wielkich biometrystów, Francis Galton. Kuzyn Karola Darwina, polimat i jeden z ojców, no akurat niezbyt chwalebny punkt w jego CV, eugeniki. Ale dzisiaj nie o tym. Każde N z tej trójki wynika w pewien sposób z tego samego i tak się składa, że to coś to geneza linii papilarnych. Wszystko zaczyna się, kiedy mamy 8, 9, 10 tygodni i mierzymy jakieś 8-9 cm. Tak, jeszcze przed narodzinami, w okresie życia płodowego. Wtedy na do tej pory gładkich strukturach, które koniec końców będą palcami, zaczynają powstawać takie przypominające poduszki zgrubienia. I tak się składa, że zbudowane są one z trzech interesujących nas w tej historii warstw. To znaczy, budowa jest bardziej skomplikowana, ale te trzy warstwy są kluczowe, żeby zrozumieć, skąd biorą się linie papilarne.
że możemy w nich wyróżnić naskórek, warstwę podstawną naskórka i skórę właściwą. I teraz kluczowe jest to, że każda z tych warstw rośnie w swoim tempie. I tak się składa, że położona po środku warstwa podstawna robi to najszybciej, a przez to dochodzi do sytuacji, w której jest niejako zamknięta w kanapce i ma problem z pomieszczeniem się w wyznaczonej dla siebie przestrzeni. Dlatego, kiedy komórek robi się już naprawdę dużo, muszą się one przemieścić, wpychając się tak jakby w przestrzeń, którą początkowo zajmowały te warstwy okalające. A jak się tam wpychają, to je odkształcają. Te odkształcenia to właśnie linie papilarne. I w 18-19 tygodniu ten proces niejako wyhamowuje i nasze linie papilarne są już zdefiniowane na całe życie. A więc najpierw stajemy się unikatowi, a dopiero potem przychodzimy na ten świat. Chociaż z drugiej strony ktoś może zakrzyknąć: Dawid, hola, hola. A DNA, a nasz genom, jest w nim 6 miliardów, ponad 6 miliardów zasad azotowych. To jest przecież przepis na człowieka. Każdy z nas jest wyjątkowy, bo ma wyjątkowy przepis. No więc ja odpowiem tak, po pierwsze, z tym przepisem na człowieka to sprawa jest dużo bardziej złożona i nie można tak łatwo powiedzieć. Po drugie, no generalnie tak, ale nie. To znaczy nie zawsze, albo nie dla każdego. No bo weźcie poprawkę na przykład na bliźnięta jednojajowe. W ogólnym ujęciu możemy o nich myśleć jako identycznych genetycznie. A jednak można jednego bliźniaka od drugiego odróżnić właśnie na podstawie linii papilarnych. Generalnie kształt linii papilarnych czy układ linii papilarnych zależy przede wszystkim od tego, gdzie były zlokalizowane te poduszkowe struktury w okresie rozwoju płodowego. I to akurat jest genetyczne. Ale na topografię naczyń krwionośnych, nerwów, na wzrost warstwy podstawnej naskórka wpływa również bardzo, ale to bardzo wiele różnych innych niegenetycznych czynników. Na przykład ułożenie dłoni w łonie matki. To, czy dziecko, kiedy tam było, dotykało w tym okresie na przykład innych części swojego ciała, jaki był przepływ wód płodowych w okolicach rozwijającej się dłoni. I to sprawia, że każdy z nas, nawet jeżeli miał brata bliźniaka, rozwijał się jednak w niepowtarzalnych warunkach. A więc będzie miał niepowtarzalny wzór linii na swoich palcach. Tak na marginesie, wzór brust na naszych wargach oraz na spodzie stóp i wewnątrz dłoni także jest unikatowy i można za jego pomocą dokonać identyfikacji konkretnej osoby. Zajmują się tym nawet pewne dziedziny nauki, które nazywają się helioskopia, podoskopia i heiroskopia. Dla odbitek linii papilarnych to oczywiście daktyloskopia i w ten sposób mogę zamknąć dygresję i wrócić sprytnie na tory głównej narracji. Pierwsze sugestie dotyczące niepowtarzalności odcisków palców można znaleźć w tekstach nawet sprzed 2000 lat, ale takie naukowe podejście do identyfikacji osób na podstawie właśnie odbitek linii papilarnych to ostatnia dekada XIX wieku. Generalnie wyróżnia się trzy główne wzory linii papilarnych. Wiry, pętle i łuki. I teraz taka sztuczka z mojej strony. Obejrzyjcie swoje linie papilarne, rzućcie okiem na ekran, jak mniej więcej wyglądają te wiry, pętle i łuki i zaznaczcie w ankiecie, jakie są wzory na waszych palcach. Zróbcie pauzę sobie, teraz dam wam parę sekund. OK. I teraz obstawiam, że zaznaczyliście pętle. To znaczy, że koniec większości linii jest po tej samej stronie, co ich początek. I powinienem mieć rację w ponad 50% przypadków. Skąd to wiem? Zresztą zaznaczcie w ankiecie, czy miałem rację jeszcze raz. Co mi tam? Skąd mogłem to wiedzieć? Ano dlatego, że jak wspomniałem, ten główny wzór zależy od położenia tej poduszkowatej struktury, a ona jest genetycznie warunkowana, ta lokalizacja. I tak się akurat stało, że w przypadku Europejczyków, białych Europejczyków, dominują właśnie łuki. A na podstawie statystyk wiem, że oglądają mnie głównie Polacy, więc założyłem, że to też biali Europejczycy. Gdybyście na przykład byli Azjatami, to większość z was miałaby na opuszkach palców wiry. A teraz wracamy do identyfikacji. Dokonuje się jej w oparciu o tak zwane minuicje, czyli drobne charakterystyczne cechy pojedynczych linii, takie jak ich zakończenia, haczyki, rozwidlenia czy zmiany kierunku biegu. Wykwalifikowani eksperci są w stanie dostrzec w każdej pełnej odbitce linii papilarnych około 50-60 takich charakterystycznych i wyraźnych minuicji. I teraz według prawodawstwa w Polsce przyjmuje się, żeby uznać dwie odbitki linii papilarnych za pochodzące od tej samej osoby, powinno być się w stanie wskazać 12 zgodnych
minuicji w każdej z tych odbitek. W innych krajach to mogą być większe liczby, ale generalnie 12 wystarczy. Jeżeli są one bardzo charakterystyczne, na przykład jak wspomniane haczyki, to może być to mniejsza liczba. Do tej pory nie znaleziono dwóch osób, które miałyby identyczne odciski palców, co nie znaczy, że eksperci w przeszłości nie mylili się w tej interpretacji. To są dwie zupełnie różne kwestie. Czyli na chwilę obecną nie mamy podstaw, żeby twierdzić, iż ta niepowtarzalność zaproponowana przez Galtona nie jest spełniona. Zresztą biologia rozwoju czy wykształcania się linii papilarnych nawet by za tym przemawiała. Wspomniany Galton szacował, że szansa na to, że dwie osoby będą miały takie same linie papilarne, to 1 do ponad 60 miliardów, a więc więcej niż żyje dzisiaj ludzi na Ziemi. Można też odszukać dużo, dużo, dużo bardziej odważne wyliczenia, gdy weźmie się pod uwagę nie tylko obecność konkretnych minuicji, ale wzajemny układ w przestrzeni tych cech charakterystycznych. Możliwe, że ta liczba wynosi wtedy 1 do 2 miliardów miliardów. Miliardów, miliardów. A więc drogi widzu, droga widzko, jeżeli przyjdzie ten jeden z gorszych dni i będziesz czuł się albo czuła się źle, to pomyśl, że no jesteś absolutnie wyjątkowy, wyjątkowa. Nawet nie tyle, jeżeli chodzi o twój charakter, co po prostu na biologicznym punkcie widzenia. Spójrz na swój kciuk i to jest właśnie oznaka twojej unikatowości. I drugiej takiej osoby nie będzie. Nie było. No i oczywiście. Nie ma. Na koniec jeszcze kilka takich uwag w telegraficznym skrócie, czy uzupełnień. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tę niezmienność i niezbywalność linii papilarnych, jest to prawda. To znaczy, jeżeli zetrzemy sobie linie papilarne, odrosną nam w tym samym wzorze, chyba że uszkodzimy warstwę podstawną naskórka albo skórę właściwą. Wtedy można zmienić albo w ogóle uniemożliwić wzrost tej warstwy, która odpowiada za kształt linii papilarnych, a więc pozbyć się tak naprawdę linii papilarnych. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, genetycznie jest taka choroba, która się nazywa adermatoglifia, która objawia się tym, że opuszki palców są gładkie. Jest to bardzo rzadka genetyczna choroba, cierpią na nią przedstawiciele zaledwie 5 rodzin na świecie. O 5 rodzinach nauka wie, więc można powiedzieć, że jeżeli ktoś ma już linie papilarne, to są one unikatowe i pominąć te kwestie bardzo rzadkiej choroby genetycznej. Jeżeli chodzi o ewolucyjny cel istnienia linii papilarnych, to bardzo długo uważano, że poprawiają nam one chwytność przez to, że właśnie mamy taką nierówną warstwę skóry, ale badania pokazują, że jest wręcz przeciwnie, to znaczy lepiej chwytalibyśmy rzeczy, gdyby skóra była gładka. Więc to nie jest to możliwe, jest i wielu naukowców się ku temu skłania, że po prostu linie papilarne powstały jako taki produkt uboczny, a jako, że nam nie przeszkadzają w przetrwaniu, to zostały. Taki bagaż, który nadaje nam unikatowości. I teraz na koniec wracam do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście zachęcam ze wszech miar, żeby wesprzeć tę inicjatywę. Można to zrobić także za pośrednictwem aplikacji Play24. Ile razy będziecie płacić za fakturę czy doładowywać telefon, tyle razy Play przekaże złotówkę na Wielką Orkiestrę. Zdecydowanie za takie inicjatywy. Kciuk w górę, like. Niepowtarzalny, unikatowy, choć same inicjatywy unikatowe i niepowtarzalne nie powinny być, bo są po prostu dobre i szlachetne. I tyle. Odcinek, mam nadzieję, że wyjątkowy, chociaż też żywię taką, że podobał się jak zawsze. Do zobaczenia. Do usłyszenia.